Państwa kwestii. Oczywiście ogrodową ogłosimy przetarg najszybciej, jak to jest możliwe. Teraz mamy już ją w uchwalonym budżecie, wcześniej nie było, więc nie mogliśmy wcześniej uruchomić przetargu w tym zakresie. Natomiast tak jak rozmawiałem z mieszkańcami i z radnymi, którzy znają tę ulicę, no jest wątpliwość, czy ten projekt jest dobrze zaprojektowany, czy nie trzeba będzie tej drogi przeprojektować. Ale oczywiście jak najszybciej to zrobimy. Mogę się Państwu oczywiście zobowiązać, że przeanalizujemy do następnej sesji koncepcję płatnego parkowania w centrum miasta. Zobaczymy, jakie to będą koszty, bo te urządzenia, parkometry również są dosyć kosztowne, więc będziemy musieli zobaczyć, jak dla gminy, czy to rzeczywiście, jaki to będzie koszt. Jak Państwo zdecydują, oczywiście możemy takie rzeczy wprowadzić. Poradniki dla sołtysów jak najbardziej planuję zakupić, tylko chciałem, żeby już przeszły wszystkie zebrania sołeckie i żeby już wszyscy radni, przepraszam, wszyscy sołtysi byli wybrani na nową kadencję. Naprawa chodników, oczywiście zwrócimy na to uwagę, ostatnie naprawy częściowe chodników przy ulicy Gminy Lubelskiej, oczywiście jest to ciąg drogi wojewódzkiej, nie były przez nas realizowane, tylko przez ze zlecenia zarządcy drogi, a więc przez zarząd dróg wojewódzkich. Jeśli chodzi o gniazda, no oczywiście mamy nową interpelację pana Sobczaka w tej sprawie i to, co pan sołtys powiedział, zostało również opisane przez pana Sobczaka, natomiast mam wrażenie, że jest za późno. Ja też oczywiście obserwowałem te gniazda, mam wrażenie, że tam już niestety te ptaki siedzą na, mówiąc krótko, gniazdach, już coś tam wysiadują, a oczywiście zgodnie z tymi przepisami, jeżeli już są, mówiąc krótko, złożone jaja, nie będziemy mogli tych gniazd usunąć. Oczywiście procedura w tym zakresie jest dłuższa, ponieważ musimy wystąpić o zgodę do stosownych służb. W związku z tym, jak je uzyskamy, nawet jeżeli w trybie przyspieszonym, to mam wrażenie, że w tym roku nie uda nam się nic z tym zrobić. Myślę, że w przyszłym roku rozważymy inne koncepcje, bo oczywiście możemy jeszcze przeanalizować inne rozwiązania. Natomiast jeśli chodzi o piach, oczywiście w ramach rewitalizacji centrum miasta ta część będzie również odnowiona, jak również część placu zabaw, a więc tam na pewno dojdzie również, jak sądzę, do wymiany tego podłoża. Jeśli chodzi o OSE, bo to też się pojawiło, jeśli chodzi o zespół szkół, tutaj ponad gimnazjalnych. Wymieniłem oczywiście się korespondencją z dyrekcją. Mamy wskazane godziny i zasady korzystania z tychże urządzeń. Są one jak na razie bardzo niekorzystne. Jeżeli przekazałem tą informację do starosty, jeżeli starosta spowoduje zmianę tych zasad, to rzeczywiście ta strefa może być dostępna w tej chwili. Są tylko godziny w czasie, gdy funkcjonuje szkoła, oczywiście z wyłączeniem niektórych miesięcy, dni, weekendów, jak również po każdorazowym zgłoszeniu się w sekretariacie szkoły o zamiarze takiego korzystania, więc można powiedzieć, że ta strefa jest na razie niedostępna. Natomiast no, jeśli chodzi o terminale, to oczywiście pozostawię tą kwestię analizie naszym służbom księgowym, też zobaczymy, jakie to będą ewentualnie zasady w tym zakresie. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że już więcej pytań nie będzie do mnie. A jednak. Ja adwokatem tylko. Proszę, dotyczącej zniszczenia miasta. Owszem, można nawet złożyć wniosek dużo bardziej daleko idący. On się nazywa uśmiercenie. Znaczy można też, czyli cały rok można zniszczyć, jeżeli istnieje zagrożenie epidemiologiczne. A w tym przypadku istnieje, bo znajduje się to nad placem zabaw. Nie składałem takiego uśmiercenia, bo to jest bardzo daleko idący. Z obserwacji wynika jednak, że te ptaki ciągle budują gniazda, że jeszcze nie pożyją. Także dziękuję. To chyba. A, jeszcze do pana figury. No, jeśli pan myśli, że jak pan nie zleci do straży, tylko zakładowi gospodarki, to pan nie zapłaci, no to pan jest w błędzie. Zakład gospodarki też weźmie pieniądze za urząd municipalny. Dziękuję. Tam proszę pan Andrzej. Oj, strasznie wzięła. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, postaram się szybko, ale to właśnie w odniesieniu do tego, że już niektórzy się niecierpliwią i nie chcą, żeby ktokolwiek zabierał głos. Myślę, że nauczeni dzisiejszym doświadczeniem jednak
panie przewodniczący i panie burmistrzu, te sesje będą organizowane co miesiąc i będziemy mieli troszkę więcej czasu i nie będziemy ograniczali dyskusji, bo tych tematów jeszcze na pewno trochę by się znalazło. Także myślę, że to taka sugestia, już nie pamiętam czyja, że przecież wystarczy, żeby sesja była raz na kwartał, no to możecie sobie państwo wyobrazić, co by było, gdyby sesja była raz na kwartał. No i tutaj kwestia jeszcze dokończenia tego tematu interpelacji i zapytań. Już dzisiaj nie będę się tego domagał, no ale myślę, że nadrobimy zaległości na następnej sesji i te odpowiedzi na interpelacje będą się również odbywały na sesji zgodnie z nową ustawą. Odnośnie tutaj jeszcze flag, no to pan burmistrz powiedział, że pan sołtys przytoczył wydruk z internetu. Być może tak, ale pani Renata przedstawiła odpowiedź z Kancelarii Prezydenta, także myślę, że tutaj ta wiadomość była dość istotna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj czasu nie ograniczałem, uważam ten punkt, walne wnioski już za zamknięty, za zakończony i przechodzimy do punktu kolejnego, już ostatniego, czyli zamknięcie sesji. Stwierdzam, że tematyka 6 sesji Rady Miejskiej w Dorzycach została wyczerpana. Dziękuję za udział. Zamykam obrady 6 sesji Rady Miejskiej w Dorzycach. Do widzenia.